Dzisiaj coś innego niż tylko te skrzynki, ponieważ dzisiaj pokażę wam, jak zamienić skiny z CSGO na kebaba. Dajmy na to, ja jestem głodny teraz i chcę sobie sprzedać skiny. Mam bardzo bogaty ekwipunek, więc wchodzę sobie na Vaxpira. Jest to oczywiście strona do wymiany, jak i sprzedaży oczywiście, i kupna skinów między graczami. Oczywiście jest to bardzo proste, pokażę wam, jak skiny oczywiście na Vaxpirze sprzedać, jak to wszystko działa. Możecie zalogować się oczywiście z linku z opisu, jeżeli chcielibyście obczaić sobie stronę, to wtedy wspomagacie mnie i dostajecie jakieś tam bonusy na start. Generalnie możemy sobie dodać oczywiście balans, jeżeli chcecie skiny oczywiście zakupić sobie, klikacie tutaj w ten plusik i macie tutaj metody płatności, za które możecie sobie konto doładować. Spokojnie, póki co są tylko kryptowaluty, ale dostałem informację, że już w toku jest przelewami, jakimiś kartami i tak dalej, i tak dalej. Więc spokojnie, metody płatności będą i to będzie ich o wiele więcej. Dodatkowo, jeżeli chcesz sobie dzisiaj zgarnąć tego skina, którego będziesz mógł sobie sprzedać, dajmy na to jak ja, i wymienić go sobie na kebaba na Vaxpirze oczywiście, to zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę pod filmem, a w komentarzu napisz, dlaczego to ty miałbyś wygrać i do napisz, czy jeżeli używasz takich stron do kupowania czy sprzedaży skinów, to napisz, czy częściej sprzedajesz skiny, czy być może kupujesz, czy tutaj robisz sobie na realną gotówkę zamienić, czy być może realną gotówkę zamienić właśnie na skiny do naszego kochanego Counter-Strike'a, oraz oglądaj oczywiście film do końca i zaloguj się z linku z opisu. A teraz pokażę wam oczywiście, myślę, że to na co wszyscy czekają, jak sprzedać skiny na Vaxpirze. 8 hours later. Otóż tak, klikacie sobie oczywiście tutaj w zielony przycisk sprzedaj przedmioty. Wtedy wyskakuje takie okienko, które wymaga od nas, żebyśmy pobrali wtyczkę do chroma od Vaxpira, która po prostu pomaga tutaj w tradowaniu i która chroni nas przed wszelakimi skamami i tak dalej. No bo ile się słyszy o tym, że jakie to są skamy robione, bo chcesz sobie wpłacić, chcesz sobie sprzedać skiny, a tu jakiś gościu cię skamuje. Więc wtyczka właśnie Vaxpira chroni nas przed tymi właśnie skamami, więc oczywiście polecam ją sobie dodać, żeby oczywiście skinki na Vaxpirze sobie sprzedać. Jak już wracamy na Vaxpira, to oczywiście wyskakuje nam tutaj okienko, że możemy już sprzedawać nasze skiny. No i wyskakuje tutaj nasz ekwipunek, są to ceny ze Steama póki co. Ja bym tu mógł sprzedać, kurczę, żeby kebaba sobie zamówić. 2 hours later. Ja chcę sobie dużo zamówić jedzenia, bo ja duży chłop jestem, dużego kebaba poproszę na cienkim. To sobie sprzedamy SSG Dragonfire. Oczywiście klikamy tutaj sprzedaj wybrany przedmiot, możemy kilka przedmiotów naraz. Jest tu pokazane, ile jest prowizji. Prowizja wynosi 6%. Kurczę, na rynku Steam tej prowizji jest procentów 15, gdzie na rynku Steam sprzedajecie to do balansu waszego, pieniądze trafiają na wasz balans na Steamie i nie możecie tego ni kurczę cholery wypłacić. Po prostu to leży na tym Steamie i musicie coś kupić na Steamie. A tutaj na Vaxpirze możecie sobie kaskę oczywiście potem wypłacić. Oczywiście tutaj macie minusik i klikacie go sobie i macie tutaj właśnie metody, które możecie po prostu, przez które możecie sobie wypłacić sianko. Tutaj też będą dodawane, więc spokojnie, tutaj też będą przelewy i tak dalej, więc polecam tutaj uzbroić się w cierpliwości. Wracam oczywiście do naszego tutaj skina, którego chcemy sobie sprzedać. Mamy też sugerowaną cenę, klikając to oczywiście wyskakuje nam sugerowana cena, za którą możemy sobie tego skina sprzedać. Możemy również zaznaczyć najwyższą ofertę, gdzie po prostu najlepszą tutaj nam dobiera, oraz oczywiście możemy sobie tutaj minus 10% wystawić, jeżeli nam oczywiście nie zależy na czasie, a jak troszkę bardziej wam na czasie zależy, jeżeli jesteście głodni, tak jak ja, to klikacie sobie minus 20 oczywiście procent, klikacie sobie potwierdź i tutaj już nasza oferta została wystawiona na Vaxpirze i teraz po prostu wystarczy czekać, aż jakiś użytkownik zdecyduje się tego skauta od nas kupić. Macie zakładkę oczywiście z giveawayami od Vaxpira. Możecie sobie tutaj dołączać oczywiście wpisując do waszego niku na Steam vaxpir.com i wtedy możecie dołączyć do giveawaya i sobie zgarnąć jakieś fajne oczywiście skinki za darmo. Na Vaxpirze znajduje się również opcja, która jest wręcz idealna dla osób, które lubią obdarowywać swoich znajomych wszelakimi prezentami, ponieważ możecie sobie zakupić skina nie dość, że dla siebie, to jest specjalna opcja, która pozwala wam zakupić te skiny dla znajomego, więc myślę, że też warto oczywiście z tej opcji skorzystać. Dodatkowo również macie tutaj aplikację Vaxpira, którą możecie sobie pobrać na komputer i niedługo również będzie tutaj mobilna wersja, która po prostu no, ułatwia wam wszelakie tutaj działania związane ze stroną, ze sprzedażą, jak i oczywiście kupnem skinu, więc też myślę, że jak najbardziej warto się tym zainteresować. 24 hours later. Jak możecie zobaczyć, skin już został wysłany, pieniążki już otrzymałem, więc ja lecę teraz sobie tą kaskę oczywiście wypłacić i lecimy zamawiać kepsika. No i co, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że dzięki temu odcinkowi będziecie wiedzieć, gdzie teraz sprzedać bardzo fajnych dla was cenach skiny do CS-a, jak i również w bardzo atrakcyjnych cenach te skiny oczywiście zakupić. Więc to było na tyle, dzięki za oglądanie. Już tak szybko? Halo, co jest?
No i zobaczcie, w kilku minut po skorzystaniu w Waxpira pozbyłem się już zbędnych dla mnie skinów i otrzymałem mojego pięknego kebab. Halo, tylko czemu on jest gryziony w te? Halo, panie Turek. Ale dobra, kebab to kebab. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć, cześć.